Przejdź! Proszę cię! Dobrze! Niedobrze! Niedobrze! Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive i dzisiaj, słuchajcie, mamy tutaj naszego terenowego malucha razem z Grzesiem, który będzie przemierzać świat. Mamy nawet tutaj, wiecie, obronną ramę, która nas będzie chronić przed 6-tonowymi kamieniami, które chcą nas zabić za wszelką cenę. Na pewno rama nam w tym pomoże i musimy podjechać pod samą górę tutaj. Ja tą mapę grałem ogólnie kiedyś, ale nigdy jej nie przeszedłem tak normalnie. Ogólnie przeszedłem ją wywrotką, z tego co pamiętam, ale nigdy nie przeszedłem tego jakimś zwykłym samochodem i nie dojechałem tutaj. Bo tutaj jest koniec, tak jakby meta cała. I dzisiaj spróbujemy to zrobić, ponieważ ja czuję, że to jest dzisiaj ten dzień. To jest dzisiaj ten dzień, w którym, słuchajcie, przejedziemy to na luzie. Nawet ja nie muszę zwracać uwagi na te kamienie zbytnio, ponieważ ja mam ochronę. No, tylko maluch tak średnio daje radę podjeżdżać pod tą górkę ogólnie. No super, po prostu cudownie. Jeszcze go przygniotło. Te kamienie są tak ciężkie, że to jest chore. No, powiem wam, że nie pykło, ale spróbujmy sportowym samochodem, który, wiecie, ma 4 koła napęd. Jest mega szybki, ponieważ ma 1200 koni. I teraz powinniśmy bez problemu, tylko nie wolno trafić na kamienie. Bez problemu powinniśmy podjeżdżać pod to. Tylko te kamienie są serio niebezpieczne. Dobra, damy radę, spokojnie, Screamy. To nie tak, że cię cofasz zamiast jechać do przodu. Dasz radę, dobrze, udaje się, jedziemy do przodu. Okej. No, ciężkie są te kamienie ogólnie. Ale ja się nie poddam, mamy jeszcze moc w tym samochodzie. Jeszcze możemy, nie wiem jakim cudem, jechać. Nieważne jak to wygląda, ja się nie poddam, ja spróbuję podjechać, tylko on nie jedzie do góry. To jest problem. To jest bardzo duży problem. I czemu mu sam tył napęd został? O co chodzi? Po prostu się nie da. Tylko problem jest taki, że ten samochód ma opony, które są slickami, czyli nie mają tak jakby żadnych możliwości terenowych. I ten samochód się tak ślizga. Nieważne, że ma 4 koła napęd, go tylko moc w tym momencie ratuje. Ale spróbujmy podjechać, nie? Spróbujmy to zrobić. Nie wiem w sumie jak. Dobra. Udaje się. Dobra, lecą kamienie, jest problem, tylko ten samochód ma problemy ze sobą. Proszę! Nie! No jeszcze mnie przygniótł! To jest nasze wyjście! Ten samochód jest specjalnie stworzony do wyścigów na piachu, więc powinien sobie poradzić, tylko ja też muszę sobie poradzić z omijaniem tych kamieni. Ogólnie jest to ciężkie. Serio, ciężkie. Dobra, szybko do góry. Jeszcze kamienie nie lecą, więc jest dobrze. Zanim one się rozpędzą, ja już zdążę wysoko podjechać tym samochodem. Ej, jest to możliwe. Co jest? Czemu te kamienie są takie wolne? O! Nie! Ja sobie pomyślałem, dobra, prosta sprawa. Wystarczy, że sobie przejadę i będę na mecie, nie? Oczywiście musiał na mnie spaść, jeszcze tu idealnie się wbił. I taką dziurę mi zrobił. Dobra, trzeba przejechać tędy, proszę cię. Nie, dobrze. I uwaga, udało się. Już myślałem, że następny checkpoint musi być, ale na szczęście nie. Także widzowie, wracając do tych pułapek, znaczy toru przeszkód, który miałem stworzyć, mamy tutaj stare BMW E36 oczywiście, które będzie musiało przejechać przez tutaj te piękne tortury, masę młotków, masę min. To jest dosłownie wycieczka naszych rodziców do szkoły i dziadków, bo z opowieści to wiecie, musieli przemierzać góry i tak dalej. Także mamy tutaj pole minowe, mamy wyskocznie i musimy idealnie, ja to muszę przedłużyć, bo ja będę cheatować, i musimy idealnie trafić w tą szparę, przez którą również przelatuje młot, który będzie chciał nas zabić za wszelką cenę. Oraz mamy tutaj dwa wybory. Pierwszym jest most śmierci nad, nie wiem, czerwoną cieczą, którą możemy nazwać lawą. Przejeżdżamy tędy, dostajemy się do naszego wychowawcy, czy tam nauczyciela, czy kogokolwiek. A drugą opcją jest wyskocznia, czyli wejście do armaty, wystrzelenie samochodu prosto na tą trampolinę, odbicie się tutaj i proszę bardzo, będziemy na miejscu. Także przetestujemy i most, i to. Uwaga, czas
start. No, ja jestem ciekawy, czy ja przez te młotki przejadę, bo jest ich dużo. I każdy z tych młotków, no, jest rozpędzony na maksa, także będziemy mieli problem, żeby ładnie przelecieć pomiędzy... Dobra, to będzie cięższe w sumie niż myślałem, bo pierwszy młotek w kolejności nas trafił. Spróbujmy jeszcze raz. I każdy samochód będzie mieć po dwie szanse. Nie będę tutaj boostować, będzie jeszcze maluch oczywiście. Nie wiem, czy maluch da radę, szczerze. Ale zobaczmy, czy da się w ogóle tą betą przejechać tędy, ponieważ młotek wbija się w... Ej, my nie mamy żadnych szans teraz na przeżycie. Może teraz jeszcze nasz kierowca żyje, ale właśnie w tym momencie za chwilę nie będzie już możliwości przeżycia. Dobra, maluch jest niski. Maluch jest niski, więc jest sposób na wygraną, co nie? Maluch jest niski, szybki, znaczy powiedzmy, że szybki, i ma dwóch pasażerów, co zwiększa szansę na przeżycie przynajmniej jednego z nich. Ale słuchajcie, powiem wam, że średnie są te szanse na przeżycie. Jeszcze się teleportował z powrotem. Maluch chce definitywnie jeszcze raz. Dobra, wiecie co? Może maluch ma jeszcze drugą szansę, ale tym razem ma super sportowy silnik, który powoduje, że on jeździ na dwóch kołach, także on potrafi być tak szybki praktycznie jak Lambo, także uwaga, jedziemy. Z trójki od razu. Czemu nie? Proszę bardzo, już mamy 200 km na godzinę. I uwaga, zobaczmy, czy jest jakakolwiek możliwość, żeby to przejść? Nie no, jeszcze to ustaliśmy. Ej, jak ja mam to przejść, skoro ja pierwszej rzeczy nie mogę przejść? To mi się nie podoba. Jeszcze maluch odleciał mega daleko, co jest? Może policyjnym samochodem nam się uda. Włączę światła, tylko nie wiem, jak włączyć te światła policyjne. Jedziemy 150 na godzinę tylko, a te młotki są tak szybkie. Ciekawe, czy nas dogonią. Nie dogonią nas. Damy radę. Ej, uda się nam. Dobra, omijamy drugi młotek. Nie, nie. Nie no, tylko nie to, nawet te drzwi przyjęły na siebie energię stąd, tak dobrze jest to zrobione i nawet koło nam odpadło z tyłu. No i słuchajcie, śmierć, po prostu śmierć, nie da się tego inaczej ująć. Może Dragster coś pomoże, bo Dragster jest mega szybki, chociaż ten nie jest jakiś cudownie szybki. No jest nawet szybki, ale jak na Dragstera jest mega powolny. Mamy 200 km na godzinę. Zobaczmy, czy te 250 km na godzinę nam w czymś pomoże. I teraz młotki są równe, w sensie równo działają. I teraz będzie łatwiej. Jej, tylko mieliśmy widocznie pecha. Mieliśmy widocznie pecha. I jeszcze nadal lecimy, nie? No i też nie trafi. No, co super, jeszcze dostaliśmy z tego młotka. Czy dałoby się to przeżyć? Ciężko, bo nawet dachu nie ma, ani żadnych drzwi. Ale znalazłem coś cudownego, nie wiem czemu tego wcześniej nie widziałem. Ale mamy pingwina, znaczy gołębia, który jest ulepszony i tym na luzie powinniśmy to przejść. Ha, halo? Przepraszam bardzo, czy to tak powinno wyglądać? Co tu się stało? I czemu to działa? Jeszcze mi most zepsujesz. No ale w sumie jakby nie patrzeć, dotarliśmy na koniec. Prawie. Czyżby działał teraz? Czy to jest możliwe? Dobra, działa. Nieważne, że się pali. I silnik jest pozbawiony. Czemu to się pali? Jedź, proszę cię. Dobrze, niedobrze, niedobrze. Kto to wymyślił? Czemu tu silnik jest bez oleju? Czemu to jak jedzie do przodu, to hamulce się palą i ogólnie cały samochód się pali? Dobrze, zwolnijmy czas. Delikatnie dodajmy mocy do tego samochodu, tak wiecie. Delikatnie, jedziemy 200 km na godzinę. Teraz nie wiem, czemu przyspiesza, nic nie kliknąłem. No i ciężko się jedzie w ten sposób. Dobrze, może chociaż autobusem uda nam się to przejść. W sensie przejść przynajmniej te młoty, bo wyskoczyć nam się uda bez problemu. Zobaczmy, jak te młotki na nas zareagują. Dobra, ominiemy ten młotek, ominiemy, proszę. Ominęliśmy ten młotek pierwszy, mamy sukces za sobą, tylko ten się zbliża niepokojąco blisko. No, jest to...
naprawdę bolesne, żeby to przejść. Dobrze, wiecie co? Użyjmy mózgu. Użyjmy mózgu, będzie to ciężkie zadanie, ale spróbuję to jakoś ładnie przejść bezproblemowo! Dobra, hamuj! Dobra, dobra, stój, stój. Nie, 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 proszę cię, proszę cię. Nie, czemu do lawy? Super, cudownie. Ale udało się nam, jest to możliwe, słuchajcie. Tylko ja muszę nieco wolniej jechać, bo to była nieco chora prędkość. Ja tu muszę delikatnie to poprzechodzić. Jest to ciężkie, żeby to delikatnie przejść. Dobrze, widzowie, mamy teraz formację strzała. Zobaczcie, jaka piękna strzała, no troszkę upośledzona, bo ten nie jest na miejscu, ale nieważne. Wybieramy tego oczywiście czołowego pingwina, znaczy gołębia, lidera tak zwanego. I uwaga, jedziemy wygrać to. No zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Cała po prostu armia jedzie wygrać to i rozprawić się z tymi głupimi młotkami. Tylko proszę cię, nie spychaj mnie. Wygramy to, wygramy to, słuchajcie. Nieważne jak, uda się nam to przejść. Udało się, dobra, pierwsze młotki pokonane. Ej, wszyscy nadal żyją, tylko ten nie spycha cały czas i muszę skręcać w drugą stronę, ale dostanie tym młotkiem. Co jest? Ej, ja to przejdę. Ja to... O, jednak nie. Jest jeszcze jedna osoba, ostatni ochotnik, który może to wygrać. Zobaczmy, czy są jakiekolwiek szanse, żeby to wygrać. Nie ma. Było nas chyba 7 i nikt nie przeszedł ostatnich młotków. Jakie przegrywy są z nas. Słuchajcie, sportowy maluch będzie liderem teraz. My możemy ich obserwować, jak to przechodzą. Ja sobie zawrócę delikatnie. Proszę bardzo, ale mocy ma ten maluch. Co jest? No, co wy robicie? Nie atakujcie się. Co oni robią? Ale dobra, jeden jest na czele i może on to przejdzie. Poczekajcie, zobaczmy szybko. Jest szansa, patrzcie, ten młotek ominie go. Ominie go idealnie. Ten go nie dogoni chyba teraz. Zobaczmy, czy go dogoni. Nie dogonił go, ale fuks. Teraz jedzie cały czas prosto. Zobaczmy, co się dalej sta... Dobra, ucierpiał. Musimy teraz szybko skręcić maluchem, uniknąć tego młotka, okej? Teraz skręcić w tą stronę. Dobra! Ej, to jest sposób! Tylko wypadłem z kontroli troszkę i jadę bokiem maluchem, a prosto na mnie leci młotek z pingwinem! No i właśnie tak to się kończy. Dobrze, my im nie będziemy przeszkadzać, czas na Lambo, oni sobie tam oczywiście przelatują i wykorzystują te miny, to chociaż jest duży plus i my, Lambo, mamy szansę przejechać to dobrze. Hamuj, hamuj, proszę cię, Lambo, hamuj, hamuj, wykorzystaj swoją moc hamowania. Teraz przeleć przez tą dziurę, dobrze, dobrze, nie do... Niedobrze, no nie, no ten głupi młotek. Kto wpadł na to, żeby ten głupi młotek tu postawić? No i Lambo nasze nie żyje. O, czekajcie, czy ten młotek się zatrzymał? Jest szansa teraz, że to prze... A, wrócił do normy. Okej. Został nam jedyny samochód, który ma szansę to przejść. Samochód, który jest powalony, jeżeli chodzi o prędkość. I dzięki tej prędkości możliwe, że to przejdziemy. Musimy idealnie obserwować te młotki, żeby ich idealnie unikać. Boże, jakie to jest bliskie. Teraz trzeba przyspieszyć, bo ten młotek nas walnie, dobra. Teraz trzeba zahamować, bo jedziemy 300 km na godzinę. Dobra, ominąć tą minę, dobrze. Cały czas hamuję, ale zatrzymamy się na trampolinie, która jest naprzeciwko nas, więc powinniśmy to wytrwać. Zobaczmy. O nie. O nie. O nie. Tylko nie. No, mamy silnik na miejscu pasażera ogólnie. No nie! Dlaczego? No teraz to już nie działa. Dobra, dobra, zwolnij, zwolnij, o trampolinę, ale nie w ten sposób! Super! Po prostu... Czekajcie, wylądujemy na moście! Wylądujemy na moście! O, zerwał się. Dobrze, widzowie, powiększyłem tą dziurę delikatnie i teraz... Jest szansa, że przelecimy to idealnie i wpadniemy na trampolinę, która powinna nas spowolnić i uratować przed rozwaleniem kompletnym samochodu. Średnio,
Średnio. Średnio nas uratowała. Ej, ta trampolina nie pomaga! Ani trochę! To jest chyba najcięższa mapa, jaką grałem, nie? Dosłownie najcięższa mapa! Dobra, omijamy te głupie miny, które tu były. Teraz trzeba tak zwolnić tym samochodem, że nie walniemy jakoś tragicznie mocno w tą trampolinę. Okej! Okej! Czekajcie! Żyjemy? Żyjemy! Działa! Samochód działa! Okej, dobra, w takim razie powolutku wjeżdżamy sobie na most. Nie wiem czemu, on jest tutaj dziurawy, no co jest? Super! Super! Jakim prawem w ogóle to się stało? Widzowie, ogólnie przedłużyłem Nissana S13, proszę bardzo. Co tu się stało? Nie chcę cię pytać. Zahaczyłem tylko tylnym podwoziem, no i stało się coś takiego. Możemy go teraz wyciągnąć, spróbować pojechać do przodu. Okej, okej, stój. Nie, nie. Nie wiem, jakim cudem on skręca. Nie wiem, jakim cudem silnik działa, ale tym razem wjedziemy na wyrzutnię, bo nie ufam już temu mostowi. Dobra, jest to teraz bardzo istotna rzecz, która się teraz dzieje. Uwaga, muszę idealnie wyliczyć, żeby idealnie trafić w tamtą trampolinę. Myślę, że to będzie dobry rzut. Uwaga! Samochód leci, proszę doleć! Ej, on doleci? Ej, on bez kitu doleci i to na luzie chyba tutaj. Proszę! 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 Nie! 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 Super! Także dotarło tutaj, słuchajcie, lusterko z naszego samochodu, czy możemy to uznać za wygraną? Proszę. Dobrze, ale spróbujmy przynajmniej przejechać przez ten końcowy most, który tutaj oczywiście musiałem wymyślić. Zobaczmy, czy jest to możliwe, żeby przez niego normalnie przejechać, bo wiadomo, ten most powinien się utrzymać, ale straszne jest to, że pode mną jest mega wielka przepaść. Na dole jest lawa, plus jeszcze nasz zderzak się wbija w nasze przednie opony i skręcać się praktycznie nie da. Ale damy radę bez problemu to przejść, tylko serio, to jest długotrwały proces, żeby... O! Żeby to przejść. Dobra, jest to straszne, jest to serio straszne. Dobra, dobra, jesteśmy na samej górze, proszę, podjedź. Podjedź! Dobra, cofnij, cofnij. Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Nie! Dobra, pozbyłem się zderzaka. Teraz możemy się rozpędzić i wjechać. No! Wjechać nie mogę! Się rozpędź się, wjedź tu! Wjechał tu! Co prawda się zepsuł od razu, bo już jechać do przodu się nie da. Nasz wał napędowy się zepsuł. W ogóle tutaj wahacze, wszystko odpadło. O. Ups. No i... Teoretycznie nadal nie dojechaliśmy do tego gościa tutaj. Także serio jest to ciężkie. Ale one się nie poddają, zobaczcie, one cały czas próbują to wygrać. Nieważne co się dzieje, nieważne ile razy przegrały. Znaczy ten jeden w sumie cały czas próbuje i cały czas, słuchajcie, przegrywa, ale się nie poddaje. No zobaczcie jego chęci. Dlatego zostawcie subika i lajka. Jeżeli zostawicie, to mu się kiedyś uda. On nadal jedzie, on nadal próbuje. Może tym razem mu się uda, może teraz przejedzie bez problemu przez te głupie mło... Nie udało się. Ale w końcu mu się uda. Jeszcze minął, dostał, biedny. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam, pa pa.